Pytanie do prawnika. Czy można na przykład odmówić obsługi u fryzjera, u kosmetyczki, w kinie, w autobusie, jeżeli na przykład klient nie zasłania ust i nosa albo z innej przyczyny? No i proszę Państwa, odpowiedź nie, nie można. To jest wykroczenie z artykułu 138 Kodeksu Wykroczeń, zgodnie z którym kto zajmując się zawodowo świadczeniem usług żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uznania przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny. No i tutaj też są wyjaśnienia Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował ten przepis, natomiast w sprawie K16/17 orzekał tzw. sędzia Dulber, niejaki pan Muszyński, w związku z czym ten wyrok trybunału jest nieważny, więc w razie czego to policja powinna kierować wniosek o ukaranie w przypadku odmowy usługi. I też są wyjaśnienia, nie dotyczy to na przykład sprzedaży, bo to jest artykuł 135 Kodeksu Wykroczeń i sprzedawca teoretycznie może, jeżeli taki klient nie zastosuje się do przepisów dotyczących zasłania ust i nosa. I tyle. Pozdrawiam.